SV26 ciąg dalszy, plant, kończymy plant pod kostkę. Tak jak widzimy, finalny materiał przygotowujemy cofając się. Tutaj mamy materiał nieprzesiany. Rotor z łyżką bardzo nam pomagają w tej pracy. I teraz dojdźmy do tego, dlaczego powiedziałem Wam, że to jest maszyna dla burkarza. Michał właśnie wypina osprzęt. Wspominałem Wam o chwytaku do układania, chwytaku do rozbiórek i tym podobnych. Jak dobrze wiemy, nie wszystko da się zrobić chwytakiem enkonowskim na ramieniu. Nie wszystko jestem w stanie wykonać. Dlatego od lat już mamy sytuację taką, że przygotowujemy maszynę pod niektóre zadania. O czym mówię, przygotowujemy? Zobaczcie na te tutaj złączki enkon, tak? I przewody. Michał podepnie nam w tej chwili w miejsce sterowania szczypiec, podepnie nam sterowanie. Tu niestety mamy problem tego typu, że to są złącza kapki. To nie jest czysta robota. Ale tutaj spięcie, musicie mi zaufać, jest tylko na potrzeby tej pracy. I do czego zmierzaliśmy? Zmierzaliśmy do tego, proszę Was pięknie. Zobaczcie. Musi sobie troszeczkę ten krawężnik wysunąć. Rolki pozwalają bez zniszczenia materiału chwytać robek. Więc mówiliśmy lemierz. Oczywiście zakładam, że ta paleta powinna nam stać tutaj obok. Michałowi udało się w tej chwili zgubić ten krawężnik. Powód zgubienia był bardzo prosty. On był złapany troszkę nie w taki sposób, jak należy. My pokazujemy Wam ideę tematu. No i teraz, dlaczego się popsuło? No proszę bardzo. Czym popsuło się? Jeżeli miałbym teraz urobek po drugiej stronie, jestem w stanie to przełożyć.
operator nauczony poprzednim błędem przełoży sobie materiał w bezpiecznym miejscu. Przy takim podwoziu możemy się poruszać po kostce, możemy się poruszać po już ułożonym materiale. Sprawa bardzo prosta. Ten chwytak pozwala też na układanie części płyt, ażurów i tym podobnych. Ja mogę Wam oczywiście pokazać w takim zakresie, w jakim dysponuję materiałem. Tak jak wspomniałem, nie prowadzimy tutaj typowych prac drukarskich, a wycinek pokazania tylko i wyłącznie możliwości sprzętu. Powinny mieć już warstwę, podsypanie, poziom, tak? Prawda? To jest normalne, ale rozchodzi się właśnie o możliwości. Tyle z rozszerzenia stosowania sprzętu. Dziękujemy naszym partnerom z DMS, dziękujemy firmie Gladio za udostępnienie materiału. Jak widzicie, wciąż najnowsze rozwiązania dostępne w blokach maszyny. No i jak to się mają zwykle prowizorki. Powinno to być złapane opaskami, także luźne przewody tak się kończą także u nas, nie tylko u Was. Ten przewodzik powinien być przypięty. Michał musi już spuścić ciśnienie. Nie jest go w stanie w tej chwili wpiąć. Wiadomo, puścimy materiał, ale żeby to spiąć na nowo, potrzebne jest spuszczenie ciśnienia. Dzięki.